Pacjenci z tętniczym naciśnieniem płucnym jako główny objaw swojej choroby wskazują duszność występującą przy wysiłku. Czasem pacjent nie mówi, że to jest duszność, ale jest to ograniczenie tolerancji wysiłku, brak możliwości wykonywania wysiłków, które przedtem nie sprawiały żadnych problemów. I żeby określić, jakie jest nasilenie tego problemu, tej duszności czy tego braku tchu, stosujemy właśnie klasyfikację NYHA. W klasyfikacji NYHA mamy 4 klasy, od 1 do 4. Pacjent, który jest w klasie pierwszej, to jest najlepsza sytuacja, bo nie odczuwa praktycznie żadnych dolegliwości w życiu codziennym. Codzienne czynności, praca właściwie nie sprawiają problemu. Na drugim krańcu jest ta klasa czwarta, która już jest ogromnym problemem dla chorego, ponieważ dolegliwości występują zarówno w czasie najmniejszych czynności, jak mycie się, ubieranie, mówienie, ale także nieraz w czasie spoczynku. Pomiędzy klasą pierwszą i czwartą jest klasa druga i trzecia. To są takie stany pośrednie. W klasie drugiej zwykle pacjent jest w stanie wyjść na drugie piętro, ale później musi odpocząć. Natomiast w klasie czynnościowej trzeciej pacjent wychodzi na pierwsze piętro i musi odpocząć, żeby wejść na drugie piętro. Generalnie zasada jest taka, że im wyższa klasa czynnościowa, tym rokowanie pacjentów jest gorsze. I odwrotnie, im niższa klasa czynnościowa, tym to rokowanie co do przeżycia, co do konieczności hospitalizacji jest lepsze. Naszym celem jest osiągnięcie przynajmniej klasy czynnościowej drugiej, a najlepiej klasy czynnościowej pierwszej, czyli takiego stadium bezobjawowego. Żeby to się udało, pacjent musi oczywiście otrzymać odpowiednie leczenie, no i musi się kontrolować u lekarza, który określa, w której klasie czynnościowej pacjent jest w danym momencie.